Tak chcesz się bawić? Okej! Twoje życie to jeden wielki żart. Swoich subskrybentów nie jesteś nawet wart. Wrzucasz odcinki kurwa co miesiąc. A w każdym jeszcze reklam po 50. Sam już przyznaj, że kurwa montujesz. Żadnego projektu nie realizujesz. Kacper montażysta? Sam to wymyśliłeś? No przy tej nazwie to się srogo natrudziłeś. Każdy twój film to jest kurwa... Każdy twój film to jest kurwa Q&A. Więc serdecznie proszę, zabij się. Halo, halo! A przepraszam bardzo, co tu się dzieje? To ja tu do was otwartym sercem. Proszę was, mam dla was challenge. Skomentujcie mi jako twórcy, będzie mi bardzo miło. I nie, no kurczę, 2000 komentarzy, prawie tydzień czasu wam to zajęło. A lepiej wrzucam filmik. Wyobrażajcie mnie, podzieźnijcie mnie, zgańcie mnie jak psa. 2500 w niecałe 18 godzin. Jak po prostu można mieć takie sadystyczne community, to mi się to w głowie nie mieści. Żygam ci na łeb, chcę, żebyś zdech. Żygam ci... Czytam to głosem górala. Najgorzej. Żygam ci na łeb, chcę, żebyś zdech i żeby cię morderca zgwałcił i zabił. Czy jeżeli morderca gwałci i zabija, to wtedy jest na pewno morderca, czy to jest wtedy gwałciciel? To są takie głupie pytania, ale jeżeli by się nad tym zastanowić, to faktycznie jest to zagwostka, nie? Jak u ciebie taka bieda, że wodę z grzejnika sobie spuszczasz, żeby sobie herbatę zrobić? Czy ty naprawdę myślisz, że stać mi na grzejniki w tym domu? Myślisz, że czemu cały czas w bluzie chodzę, co? Ostatnio łysemu musiałem deszczówę z balkonu podbierać, żeby na skecz z połykaniem było. Chociaż jak ostatnio dowiedział się o tym połykaniu, to coś tak dziwnie szczęśliwy chodził po tym domu. Zaczynam się o siebie obawiać. Był to zwykły dzień, gdy nagle Kacper montażysta wrzucił kolejne Q&A. Dał nam challenge, żeby go pocisnąć, więc trzeba to zrobić. Pokaż więcej. Fiu, fiu, z karabinku. Twój sąsiad. Nie, no ten to musiał się tutaj pojawić, żeby ci pasat się popsuł. Grażyna! Weź to tam dawaj, Mirka! Znowu ten but mój tutaj do neta wszedł i się tutaj obraża. No, co to miało być, Mirek? Co, żeby mi się pasat popsuł? Co ty godności nie masz, typie? Przecież wspólnym pasatem jeździmy, w jednej piwnicy mieszkamy. Jak ty do mnie w ogóle? Ty tępy... A żeby ci rybki zdechły! Farfoclu! Wyzywać kogoś od farfoclu. Hehe, ty farfoclu! Co chcesz? A żeby ci rybki zdechły! No co za tępy idiota! Najpierw narzeka na hejterów, bo sobie gardło zdarł, a potem przypomina, żeby go obrażać. No co za ch... No tak. Tak było. No i co się czepiasz? Nie mogę! Zabronisz mi? Od pierwiastku się ode mnie, ty pierwiastku nieparzysty. Bo jak cię zalgorytmuję, to zęby wyjdą ci po... Co? To matma, ja nigdy nie byłem z tego dobry. A czy ty umyłeś okna dla Jezuska na święta? Bezbożni chłopie. Tak, umyłem wszystkie okna w piwnicy. Wiesz, ile ich było? Zero. A wiesz dlaczego? Bo to jest pieprzona piwnica. Tu nie ma okien. 8.24. I to jest dowód, że nie chodzi o hajs. Przepraszam bardzo, YouTube, dlaczego wrzuciłeś mi to do niepożądanego słownictwa? Halo, co jest? Dlaczego działasz na moją niekorzyść? Nie! A to nie, to Q&A, przepraszam. Nie jesteś w trąbkę! Wyobrażacie sobie to, że na przykład oświadczacie się przy dziewczynie: jesteś moim skarbem, proszę wyjdź za mnie. A ona do was na to: sorry ziom, ale nie jesteś wystarczająco w trąbkę! Boże, jakie to by było bolesne. To... Nie, dziewczyny, nie róbcie czegoś takiego. Nigdy, nigdy, naprawdę nie róbcie. Stary, nie żeby coś, ale trochę ci twarz zarosła. Spokojnie, na szczęście ten gąszcz Amazonki, który przyprawiał mnie o wygląd rasowego menela, już został zlikwidowany. Nie musicie się o to martwić. Gdy cię dawali twojej mamie po porodzie, to powiedziała, żeby zabrali tego bakłażana. Haha, to ja mam na ciebie lepszy tekst. Jak się urodziłeś, to przez 2 tygodnie po porodzie szturchali ciebie kijem, bo nie wiedzieli, czym jesteś. I niewiele się zmieniło. Sławny montażysta atakuje swoich widzów. Lokalna widownia jest oburzona zachowaniem twórcy. Przepraszam, jak? Niestety zaszła drobna pomyłka na naszej stacji.
Tego montażysty praktycznie nikt nie zna. Leszcz. 3,50, że ty chcesz tylko serduszko dać? Co to za mało prestiżowe nagrody? Cfu! Pluję na takie challenge. Ale dowcip. Tak jak on? Boku no Pico ma lepszą jakość niż twoje filmy. Wiesz co, jakoś może niekoniecznie, ale akcje na pewno. Zakładasz na plecy blachę i udajesz Transformersa. My name is Optimus Prime. Jesteś frajerską chmurą! Wyglądasz jakby cię cyganka w biegu... No nie mogę zaprzeczyć niestety, no. Ten wąsik jest sexy. A to dobrze, że go zgoliłem. To w końcu mi się coś w życiu udało. Zwyzywałbym cię, ale myślę, że twoje filmy to dostateczne upokorzenie. No jakby nie mogę się nie zgodzić. Ale jak chcesz mi wyjaśnić to, że nazywasz się jaszczą, a masz gołębia na profilowym? O co tu chodzi? Twoja kupa śmierdzi jak Marian podczas srania na Mikołaja. Co? Masz większe czoło od Krayza z Jet Crew. Znaczy ja myślę, że życie go już wystarczająco mocno zbejtowało, więc... Chyba nie wypada go cisnąć. Jak się nazywa David Copperfield, który nie dostał podwyżki? Pokaż więcej. David Casperro Montero Field. Masz tyle wigoru, co Stephen Hawking. A to było suche... tak suche, że zimne. Nie na, nie wolno się tak śmiać. Montujesz dla Gimpera. To wystarczające poniżenie. Kacper kiedyś. Nie oglądajcie tego! Kacper teraz. Nawet nie wiecie, ile dobrego materiału straciliście. To prawda, to prawda. 6,47! Jak mi k***wa uszy wybuchły, ty dzbanie jeden! A co tam się stało? Dobra, wszystko jasne. Było warto! Umyj pachy! O! To uwaga akurat na temat. Ty jebana k***wo! Czekałem na te 10 minut! Do obozu z tym kleszczem, bo się rozmnoży! Ej, a blablablablable! Ja już ją pocisnąłem, halo, co to ma być? To ja tu sobie nerwy zdzieram, krzyczę na ludzi, każę wam krzyczeć potem na mnie, żebym miał energii do krzyczenia na innych, a wy tutaj pomijacie ten mój środkowy punkt i atakujecie ją, to... Aaaa! Nie morlo... No nie toleruję, po prostu nie toleruję, nie. No co ja z wami mam po prostu, no co ja z wami mam? Masz zeza jak pany żul spod Biedry, a jak byłeś... A jak byłeś młody cyganicha zajebała ci jedno oko i masz teraz dwa różne, jedno normalne, drugie plastikowe z automatu i włosy ci... Nie. Jesteś jebanym... Jezu, jakie to jest długie. Jesteś jebanym frajerem, masz ryj jak krzywa ściana obok. Kurwio, zacofany jak... zacofany jak ciągnik, co to jest za tekst? W ogóle p***nasz z podłogi. Tomek, wydało się. A pamiętasz jak staremu udko spadło pod stół, a ty skoczyłeś na główkę z krzesła, spadł... Złapałeś je w mordę i na kolana spadł. Na kolanach spieliłeś do przedpokoju krzycząc moje. Boże, jaki ten tekst jest dobry. A, kłacze. Kto do mnie pisze? Ja tu przeżywam kryzys wieku średniego, proszę do mnie nie pisać w tym momencie. Nie, kochani, jeżeli myśleliście, że nie da się kogoś dobrze pocisnąć w komentarzu, to tu ma... No kto do mnie pisze w tym momencie, halo? No jak nie z jednej strony, to z drugiej. Co z wami jest nie tak? Więc wracając, jeżeli myśleliście, że nie da się kogoś dobrze pocisnąć w komentarzu, to tu macie dowód. To jest po prostu takie złoto, że z tego powinno się zrobić pastę. Koleś, otrzymujesz legendarne serduszko od Kacpra montażysty. Gratulacje. A wam, moi drodzy, dziękuję za te piękne, niezwykłe, cisnące mnie, siebie i was pociski. Większość z was była taka, że jeżeli ktoś by teraz nie znał mojej osoby i wszedł na ten kanał i przyszedł komentarze, to by stwierdził, że jestem jakąś zakałą internetu, która nie zasługuje na gram szacunku. No i w sumie miałby rację.
A was, moi drodzy, zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już jutro od 8 rano, także na pewno ktoś wstanie 8 rano, żeby oglądać ten kanał. Nieważne, zapraszam tych, którzy o tej porze wstają, a ci, którzy wstają później, dostaną odcinek na gotowca, czyli wstajecie, włączacie telefon i możecie oglądać. Zapraszam was jeszcze raz na 8 rano, nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. Nie, no bo naprawdę, to co ostatnio się dzieje, to jest jakaś tragedia, więc jeżeli nie subskrybujecie, to zróbcie to, bo ja tu jestem po prostu jakiś załamany i się chyba na co muszę poważnie zastanowić w końcu. Więc jeszcze raz życzę wam wszystkim udanego weekendu i widzimy się już jutro. Cześć!